Eroika bramna. Zapałka jest okrutna, zapałka jest dobra, ona nigdy bez dłoni nie buduje ognia. Zawsze służy i wtedy wykonuje płomień. Dlatego ból, przekleństwo, niech nie płoną do niej. Człowiek od swych pradziejów jest życia kapłanem. Nie musi przyjąć święceń, żeby goić rany. Skoro płomień perfidnie ogarnął świątynię, wtedy druga jej siostra otwarła się czynem. Kapłan znamie miłości od ognia przyjmował i niemało pożarów gasło w jego głowie. Kiedy otwierał bramy swego ogrodu, to jakby w czas pożogi wymodlił dar chłodu. Szukający swych ofiar nie znajdą oddechów, zadyszani tu potem głuszą tętna echo. Kapłan krzyżem upada i razem z kościołem stoi w obliczu światła z podniesionym czołem. Nie ma nagród nad życie, zaszczyty nie bolą. Ratunek lśniących włosów będzie czystą solą i te oczy oliwne, jeszcze przerażone, nie spojrzą poza siebie, skamieniał w nich płomień. Nad przemszańskie poparyż odzywa się echo, kardynalska purpura czyni gest w pośpiechu, żeby nikt nie powtórzył tej jednej zapałki, od której płonie dobro, spopielając bajki.